Więc jednak udało mi się dojechać do Motorhome and Caravan Show 2022 rok w Birmingham. Zaraz wam pokażę rzeczy, które mi się spodobały w tych kamperach, rzeczy, które mi się nie spodobały, rzeczy, które możecie też wykorzystać w swoich budowach. I przede wszystkim proszę dajcie teraz lajka w górę, tak na zachętę i jakiś komentarz, co wam się podobało, co wam się nie podobało. I zobaczcie teraz rzeczy, które mi się spodobały na tych targach. Zobaczcie tutaj na tą przestrzeń. Od przodu. Dużo miejsca dla gości. Kuchnia. Wszystko w jednej przestrzeni. Łóżko. O! Ciekawe zrobione. Toaleta. No ale w sumie jest mniejszy prysznic niż u mnie. To jest naprawdę ciasno. No wziąć prysznic tutaj. Sami zobaczcie, wziąć prysznic tutaj to byłoby dość ciężko. Szafa. Aha, tylko taki daj lufcik na chwileczkę. Ale tu są fajne mocowania. Od dołu. I tu się odblokowuje. Fajny budżet, fajny gadżet. £68,000 Supreme 155. Zobaczcie tutaj. Bardzo podobne ułożenie. Ale łóżko trochę inaczej. Trochę jak w przyczepie. Lusterko, ta toaletka jakaś pewnie. No, w drugą stronę się powinno to otwierać. Wykończenie takie mięciutkie. To jest lodówka na... Taka lodówka, zobaczcie. Ciekawe. Czy tu będzie... Yeah? Thanks. Tu jest dużo większa już toaleta z prysznicem. No i tu z ciekawych gadżetów to chyba tyle. Mamy Eldis 65 000. Accordo 135, trzyłóżkowy. Też 63 000. Zobaczmy tutaj, co tu w środku jest. Ułożenie już będzie zupełnie inne. Dwa siedzenia na początku. Tutaj ta noga by przeszkadzała bardzo. Mogliby to inaczej zrobić. I mamy kuchnię. Drugą przestrzeń wypoczynkową. I
I zapewne toaleta. Tak jak w poprzednim. No, troszeczkę bardzo podobno. Ale strasznie wysoka jest. Patrz. Zobaczcie, jak wysoko jest tutaj ten blat roboczy. Jak dla mnie to za wysoki, o. No dziwnie wysoki, to trzeba tak tutaj mieszać. Tu jest fajna przestrzeń, ale... Te szafeczki są fajne w Aldisie. I z zewnątrz kamperek jak kamperek. A patrzcie tutaj. 4 osoby, tak? Ale maximum user payload 570 kg tylko. Czy ja dobrze liczę? 570 kg, powiedzmy tak po 80 kg na głowę, na osobę, mamy 4, zostaje 180, nie, to jest 570, no 200 kg na rzeczy i wodę chyba. No trochę mało, trochę mało. Tego tutaj kampera na pewno kojarzycie. Kolejka jest ustawiona z takim tarasem i u góry tutaj, tam mamy powietrze, bo po prostu nadmuchane powietrze i temu to jest izolacja fajna zrobiona. Nie będę czekał w kolejce, bo jest za długa. Udało mi się wejść do Hemera. Dwa takie łóżka pojedyncze. Wysuwany telewizor, chyba jeden z lepszych motywów. Chociaż nie uważam, żeby telewizor był potrzebnym elementem w kamperze. Bardzo fajnie tutaj zrobiony salonik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no może nawet sześć osób by się zmieściło. I łóżko u góry. Taki motyw. Szybciutko schodzi. Fajna sprawa. I tutaj, zobaczcie, idzie cała ta po sufit, zamki podobne, bardzo mi się podobają. A jak tutaj toaletę wymyślili, zobaczymy. Patrzcie na to. Nie wziąłem kamery 360. Straszne to jest. Słuchajcie, patrzcie. Miałem powiedzieć, że jest głupie, że te drzwi się powinny w drugą stronę otwierać. Ale teraz one się zamknęły tutaj. I te drzwi, co są od łazienki tutaj, zamknęły nam przestrzeń. Tutaj mamy prysznic, ale chyba go tak... Aha, to jest zamknięcie tylko takie. Dobra, zaraz wam pokażę prysznic. Ale teraz po prostu zamknęliśmy się od kampera. I tutaj... Po prostu mogą być ludzie, goście i tutaj po prostu zamykamy sobie przestrzeń. To jest ciekawe rozwiązanie. A jak tutaj z tym prysznicem? Spróbujmy tutaj otworzyć go. Zobaczcie do środka. Tutaj półeczka w ten sposób zrobiona. Aha, żeby po tym drewnianym nie lać, tak? No nie jest jakiś
jakiś duży prysznic, ale pewnie by wystarczył. I kibelek. A ja. I've got two single beds. Have you? Yeah. I've got this bed here. Locks a lot. It's electric. Yeah. Lądóweczka. Czy ona się otwiera w dwie strony? Zobaczmy. To jest gadżet zajebisty, patrzcie. W zależności z której strony otworzycie, tak się otwiera z dwóch stron. To jest super. Okay, sorry. Taki kamper, całkiem już spory. Tutaj całkowicie jeszcze prysznic zewnętrzny. Zobaczmy, ile on tą kosztuje. No ale to 4,5 tony. Zauważyłem, że w wielu tutaj kamperach takie dosłownie to samo mieszadełko jest na prysznic zewnętrzny, w ten sposób zamontowane. Troszkę bym się bał, że zahaczę część tutaj, bo bym poupychał. Ale no słuchajcie, tutaj czy to jest wywiew? To wyglądało jakby był wywiew. Ciepła tutaj, w to miejsce, na drzwi bezpośrednio. Słuchajcie, czy ma sens grzanie tutaj drzwi? Dziwnie troszeczkę. Dziwnie. No jak zamkniesz drzwi, to one dojdą tutaj. Tu jeszcze jakaś siateczka na rzeczy. Tak samo tutaj. Nie wiem, jakby był zapakowany ten cały bagażnik, musiałbym wszystko wyciągnąć, żeby to do tego dostać się. No nie wiem. Idziemy go w środku. Interesuje mnie tutaj to wejście do góry. Tutaj się już dwa fotele mieszczą, tak? To może być stolik, ale żeby wejść na górę, to trzeba stolik złożyć. Serwisowe tutaj dojścia w ziemi. Ta lodóweczka. No to już ma to sens. Ale zobaczyłem, że dużo osób, patrzcie, to się rusza, to się rusza. Dużo firm teraz po prostu obija jeszcze po prostu no takim deseczką jakąś z materiałem, żeby ładnie to wyglądało. No nie wiem, zabiera to miejsce troszeczkę. A tutaj jest potrzebne miejsce przecież na nogi, na spanie. Tutaj zasłonka. Zobaczmy zlew. Aha, tak jest zrobione, że tam jest taki prawdziwy zlewik. I okno w tym miejscu? Nie wiem, mi się tutaj troszeczkę to nie zgadza. To jest dziura? To jest wieszak zapewne, o. Ten wieszak ciekawie zrobiony. Akurat. Kibelek. I wejście na górę, słuchajcie. Czemu mam wrażenie, że ta drabinka jest, o właśnie, nie z tego modelu, bo jest za dużo stopni. Zobaczmy tutaj. Do góry. Tutaj mamy szyberdach. I no powiem wam, że to mi się dosyć podoba nawet, bo
Teraz wyobraźcie sobie, że budzicie się tutaj rano, tutaj jest jeszcze taka zasłonka. O ile nie jest zimno na zewnątrz, o ile nie jest zimno, no to macie piękny tutaj widok, tak? Możecie mieć piękne górki, morze i tak dalej. Więc sam koncept, powiem wam, że całkiem mi się podoba, no bo tu macie przez tą moskiterę widok dookoła, bardzo fajny. Ale zapewne, no to raczej jest tak na lato, nie? To są taki letni kamper. Nie wiem, czy to jest na Wielką Brytanię, ale ciekawie, nie? No w sumie też można sobie to w nocy zostawić otwarte, jakby miało być gorąco. To rozwiązanie pewnie z Hymera będzie dużo lepsze, gdzie to mamy powietrzem to izolowane, ale dobra. Nie jest źle, nie jest źle. Powiem wam, że pierwszy raz jestem w takim właśnie podwyższonym dachu i raczej mi się podoba sam widok. To może być właśnie dodatkowa opcja albo dla gości, albo żeby sobie czasem to po prostu otworzyć na spanie. Żeby mieć wybór. O, no w sumie to tak. Także tutaj pomysł jest fajny, ale wykonanie mogłoby być lepsze zdecydowanie. Tego kamperka. Ile on tu kosztuje? Mamy tutaj cenę, czy nie mamy ceny? 3,5 tony. 2 do 5 spań. Na 4 pasy są miejsce zrobione. Teraz sobie zacząłem zwiedzanie innego kamperka. Tu już zupełnie od góry zacząłem. Wydaje się dużo węższy, ale drabinka się wydaje taka delikatnie chwiejna. Tutaj jest po prostu, to jest troszeczkę takie bym powiedział niepewne. ale tutaj panel kontrolny. I znowu zobaczcie, no, żeby wejść na górę, to musi być na przejściu. No nie wiem, jakie byłoby lepsze miejsce, ale zdecydowanie no tutaj trzeba wziąć i przecisnąć się tędy. No ale zobaczcie, tutaj też jest taka opcja ciekawa. Tutaj możecie mieć przejście. Przejście na wylot. Ten element się opada. Drugie łóżko, ale możecie też rowery przewieźć czy coś. Butla z gazem. Tutaj wiecznik. Ta lodówka jak w poprzednich. Zobaczmy tą łazienkę jeszcze tutaj. Jest troszkę inna. Taka mi się raczej bardziej podoba. Taka mała słuchaweczka, ale się nie chowa tak fajnie. Bardzo cienki jest ten wężyk, jest ciekawe. Okej. W tą stronę szafeczka? Powinno się otwierać chyba w drugą stronę, mi się wydaje. Ale dobra. A! I co? Tu jest roleta, tak? Żaluzja. Czyli co, na czas mycia mam dookoła zrobić prysznic tego? Powiem wam tak, że niektóre te rozwiązania mi się nie podobają z praktyczności, tak? No fajnie, że tutaj mamy po prostu te drewniane z laminatem, ale jeżeli ja za każdym razem muszę tą kurtynką dookoła się zasłaniać, a z praktycznego punktu widzenia, z praktyki wiem, że jest to troszeczkę wkurzające, to nie wiem, czy to dobry pomysł, ale mam kilka fajnych gadżetów, na przykład takie tutaj uchwyty na kosmetyki, wsadzasz i gumeczka tutaj, to jest fajne, to okienko już ma tutaj sens, takie małe.
Nie wiem, chyba spodziewałem się czegoś fajniejszego. A, tak to wygląda z zewnątrz. No to samochód też jest Hummer. Ale taki... Ciekawa drabinka, ciekawy pomysł na drabinkę, zobacz. Drabina. Ale ona jest zrobiona z tych prowadnic. I tutaj można coś przemontować sobie. Później zakleszczyć. Fajne. Fajne. I oczywiście na wzmocnieniach. I się już lakier tutaj obił od tego. Niezbym się czepiał, nie? Nagrałem ogromną ilość materiału i słuchajcie, muszę to podzielić na dwie albo trzy części, więc kolejna część z tego, dalszy ciąg, będzie za kilka dni, ok? Więc tu macie pierwszą część, za pewnie dwa dni wrzucę wam kolejną część, a tam się jeszcze dzieją rzeczy, na które warto spróbować. Nigdy bym na to nie uwierzył, że nowy kamper może mieć coś takiego.